Grzegorz Żebrowski, dyrektor zespołu szkół zawodowych nr 2 w Ostrołęce. W dniu dzisiejszym dokonujemy odbioru technicznego boiska Orlik 2012, bardzo pięknego boiska, które jest takim naszym prezentem z okazji, można powiedzieć, 50-lecia szkoły. W tym roku obchodziliśmy jubileusz 50-lecia i no, chyba w takim prezencie dostaliśmy to piękne boisko. Obiekt składa się z boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego. A także jest to chyba jedyna szkoła, która będziemy posiadać bieżnię poliuretanową, taki mini stadion prawie 300-metrowy, także z 4 tory z odcinkiem też prostej 100 metrów zakończoną ze skocznią w skoku w dal. Cieszy nas to bardzo, dlatego że szkoła jest dużym obiektem, dużo młodzieży, więc będziemy mogli go wykorzystać do kształcenia młodzieży, ale także do wychowania, bo wiemy, że sport wychowuje. W tym roku u nas powstały klasy o profilu wojskowym i mają poszerzone zajęcia z wychowania fizycznego. Jest to prezent, jak znalazł, dla naszej szkoły, dla naszej młodzieży, która już nie może doczekać, żeby z niego korzystać. Przy zespole szkół zawodowych nr 2 w Ostrołęce. Inwestycja ta była realizowana w ramach programu Boisko Orlik 2012. Inwestorem jest miasto Ostrołęka, w osobie pana prezydenta miasta, wykonawcą Gardenia Sport spółka z Warszawy. Kolejny Orlik w Ostrołęce to jest ważna inwestycja, bo dotyka nie tylko obszaru sportu, ale też edukacji, wychowania. ZTZ nr 2 to mocna szkoła z dużymi tradycjami, ale też szkoła, gdzie zwłaszcza młodzież męska bardzo potrzebowała już obiektu sportowego. Ten obiekt jest dla nas wszystkich, to znaczy dla samorządu, dla urzędników miasta Ostrołęki, także dla wykonawców. Tą główną radością będzie zawsze to, co się dzieje na obiektach sportowych. Dobra rywalizacja sportowa, ćwiczenie się w zasadach sportowej rywalizacji, też w jakiejś przyjaźni, drużynowym graniu. Mam nadzieję, że to się także tutaj dokona. A Wojciechowice mają kolejny dobry obiekt. Teraz nowe szkoły czekają. W nowym budżecie mamy już kolejne plany sportowe dla miasta Ostrołęki.